Cześć wam wszystkim, z tej strony ja MC, oto przed wami prawdopodobnie ostatni odcinek gry Serious Sam, Siberian Mayhem. Panie i panowie, zbrodnia i kara, lecimy. Ostatni poziom. Mam taką nadzieję, że ostatni poziom, zobaczymy. Oho! Tak, słyszę cię. Tutaj takie dźwięki wydaje, słyszycie to? We have Serious Sam himself, so there's nothing to worry about. Hey, I'm just a guy. Don't expect me to start turning water into vodka. But if we make it out of here alive, drinks are on me. Oh, jak miło. O, okej, okay, dobra. Coś panowie? Tu takie dźwięki wydaje. Ktoś mi powie? Jestem pan, coś okej. Okay. Tyle cię było, kolego? Dobra. Nie wiem, co to jest za dźwięk, jest mega dziwny. Ale tak, w poprzednim odcinku pominałem gitarę i to już nawet wiem gdzie. Tam mi się wydaje, że wiem gdzie. Jak do tego ruchu oporu weszliśmy, to tam leżała gitara i powinienem na niej zagrać. Sorry, nie zagrałem, wybaczcie mi proszę. Trochę was tu jest, pajączki. Dobra. Poszło. I powinien to załatwić wszystko, także. No trochę was tu jest, panowie. O, dostałem od nich. To całkiem ładnie. Tu się spalanie przyda. Jak najbardziej. O, jest. Pięknie. Jeszcze wy! Mało wam? Mało wam, panowie? Dobra, lecimy dalej. Już tego dozu na start? A tak? Jezus Maria. No, tu się można przejść naprawdę na sam koniec po prostu tego. Nawet trzeba chyba tutaj się przejść. Ciekaw, czy jakaś drabina, czy na którymś pociągu coś jest tutaj schowane. Interesujące. Nie będę chodził już wszędzie, bo te odcinki trwają za długo. Na live sobie wszystko sprawdzimy, znajdziemy, zobaczymy. Albo na dworze pies szczekał, albo tutaj. Mam zapięte okno, więc nie wiem, gdzie pies szczekał. Są wszędzie miny. No tak, tutaj nie mogę wyjść nawet. Dobra, no to się rozwiązało. A tu jest schowany live. Proszę bardzo, tajny magazyn live'u. Oj panowie, oj panowie. Trzeba było? Trzeba było atakować? Nie trzeba było atakować. Teraz wszyscy umrzecie. Jestem Chris, zabiliście go? Bardzo dobra robota. Wy się przydajecie faktycznie, nie tak jak NPC-ty w czwórce. Nie się przydawały się, ale bardzo mało i rzadko. Kanuta. Nice. To fajna. Mam nadzieję, że to nie jest koniec Serious Sama, że nie poznałem mentala tak faktycznie. Mam taką nadzieję, że tak nie będzie. Kolejny ten magazyn broni? To widzę potężniejszy, bo są potężniejsi wrogowie. Dobra, niestety go nie mogłem wziąć wręcz, ani go ujeżdżać. Trudno się mówi, ale pewnie mogę jakoś, tylko nie wiem gdzie, nie wiem jak. Czy od tyłu, czy od przodu, trzeba to przetestować. Sorry guys. A nie by gołębi. Bardzo. Ojej. Ej kolego. Coś tym samym NPC-tem co był ty pod tym mostem, nie? Więc. Czy to jest minigun? Jednak jest minigun! Jednak jest minigun. Jak miło. You are fucked. You are fucked. Ja mam minigana! Najlepsze broń na świecie, oczywiście. Słyszę byka. Ominąłem byka. Takim studem. Dobra, panie piromanie. Dobra, no z panu. Trochę za daleko do tego minigana, ale dobra, nieważne. Udało się go dopaść. Brakuje mi amunicji pomału. Ojej, dostałem od kogoś. Od kogo to dostaję?
Od tego polipa, no tak. Chodź tu, cwaniaczku. Dobra, padł. Coś kolego? Oooo! Dobra. Aaaa! Idź. Jezus! Uciekaj im. Dobra. Uciekaj im. Uff. Nie ma skoczku. Chciałbyś? Jezus! Wow! Jaka dewastacja! Tak po prostu. Zwycięstwo będzie nasze. Mam taką nadzieję. Pewnie ten, fani Siriusa właśnie z Rosji się mega cieszą, że Sirius sam jest aktualnie w Rosji. I dobrze, niech się cieszą. Hey Russia, I love you. And I know that you love Sirius sam. Godspeed. Plus 200, o! Dobrze, lecimy do przodu. Co my tu mamy w ogóle nowego? Minigun! Na 5. poziomie. Mówiłem, że minigana nie będzie. Nice. I was wrong. Co my tu mamy? Coś tu w ogóle będzie schowane w takim zaułku? To jest pancerz. Co tu pisze? Coś tu pisze? No cover Alma. Co? Defend the earth. Defend w sumie, a nie defend. Defend. Zależy się, czy jesteś w Ameryce, czy w Wielkiej Brytanii, no nie? Bo pytanie jest defend, a w Ameryce jest defend. Jeszcze jakimś akcentem w ogóle porąbanym. Tak przy okazji. To fajne miasteczko w ogóle. Dostałem od snajpera, ja wiem. Miałem okazję Scrapjacka tutaj wziąć wręcz, no ale nie było mi dane. Co ja mogę... O kurde, dobra. Zacząłem mówić, co ja mogę tutaj użyć. No ale już wiem, co mogę użyć, skoro wychodzą arachnoidy. Tu jeszcze jest kolega, którego trzeba załatwić. No i sobie chyba z nimi poradzam, nie? Przynajmniej mam taką nadzieję. Tam się jeszcze jest. Nie poradzą sobie chyba. Chociaż dojam radę. Tego kolega trzeba załatwić. Od razu. Dawajcie, panowie. Dobra, widzę, że nie dacie rady. That's a shame. That's a damn shame. Bo widzicie, ja potrafię takie coś robić. I nikt mi nie dotknie. Ja to robię. Nice. Pięknie. O ty kurwa. Jak on ci oparł w ogóle o to. Śmiesznie. Minigun. 200 amunicji do minigana. Nie jest to dużo, nie jest to mało. Damy sobie jakoś jadę. W ogóle kolorowe opony przy budynkach. To jest, nie wiem, to jest w Rosji? Że to, tak się, tak w Rosji mają opony ustawione? Ja nie wiem. Że to jest coś oznacza specyficznego, jeśli chodzi o Rosję. I don't know. Dajcie mi znać. Byłoby bardzo miło, żebym się takie coś dowiedział od was. Dobrze, że utwory nie są copyrightowane. Absolutnie żaden utwór w Siriusie nie jest copyrightowany. O kurde, dobra, będzie grubo tutaj. Mi się wydaje. Rodzin dobry. O, kartka. Pełne wiadomości numer 3. Wiadomości. Międzynarodowy Trybunał wciąż bada sprawę pierwszego kontaktu na granicy Układu Gwiazdnego Sojusza A, który wywołał konflikt z nieznanym obcym gatunkiem. Jednym z celów prac Trybunału jest ustalenie, czy załoga statku badawczego odkrywca odpowiada za wzniecenie konfliktu. Przy czym szczególną uwagę poświęca się jego kapitanowi Samuelowi Stone'owi. To jest nawiązanie tego, że właśnie statek badawczy odkrywca obudził mentala. Sirius sam obudził mentala. Tu macie dowód na to, że obudził mentala. Nieźle. Opinia publiczna jest podzielona. Część wini załogę, ale część żąda natychmiastowego przejęcia wszystkich aktywów NWOC. Rzucając winę na chciwą korporację wykorzystującą największe w historii przedsięwzięcie ludzkości i ignorują ostrzeżenia zawarte w starożytnych tekstach syjańskich. Generał porucznik Howard Brandt niedawno wziął kapitana Stone'a w obronę i stwierdził, że Stone jedynie wykonywał rozkazy, a całe to zajście jest, czytając na stronie 8. Ciekawe.
Bardzo ciekawe. Oczywiście to wiemy, że Sirius sam obudził Mentala, no niestety tak było. Niestety tak było. I teraz on próbuje go... Of, kurwa, zatrzymać. Nie wiedziałem, że tu... Myślałem, że tam mam iść. Nie tutaj. Zostałem zmylony. I to fest. No panowie, no to co? Znaczy ja potrzebuję dwóch? Nie, wystarczy mi jeden. To jest arachnoid? Nie. Co to tam nawalało przed chwilą do mnie? Albo jest to arachnoid? Ja już nie wiem. Jaki w ogóle ten plakat z bykiem, czy naklejka z bykiem? Bykołakiem, niech będzie. W ogóle oni umierają, to powinien takie ty, wiecie, lecieć w dół. Ale to gdziekolwiek chyba. Jak oni umierają? Nie wiem, poleciały takie te NPC-ty. Nie wiem w sumie. Matko Boska, to wybucha w ogóle jeszcze. Rzeczywiście wybuchają. Ja się tego używa. Powiedziałem, że wybuchają nie tylko jakby właśnie był ten. Byli ci gamigacy, to był przykład na tym byku. Wszyscy wybuchają. Zabiję go? A daleko chyba jest. Shit. Wampiry jeszcze, tu jest wszystko, wszystko, wszystko naraz. Te wampiry są tutaj. Dobra, ta broń jest niesamowita, jest mega potężna, naprawdę. Dobra, weź się, snajperze. No, dobranoc panu. Cześć kolego. Nie mogę cię przez to zabić, serio? Ale tak mogę. Hej stary. Jo, bo, a serce mu przebiłem. No tak, bo wampir w końcu. Stal w serce, ma sens. Może jestem stary, nie jestem słaby, bardzo dobrze. Trzeba się cenić. Dajemy te kuźwa wampiry. Wręcz wszystkie po kolei. Będziemy się pierdzielić. There we go. Do banku krwi. Ktoś jeszcze ma jakiś problem? Nie wydaje mi się. Tu nic nie ma. Pyk, pyk, pyk. To wybuchnie w ogóle? To jest w ogóle gaz w środku? A, dystrybutory wybuchły. Spoko, tak jak powinny. Co nie tyle to wybuchy, to po prostu się zniszczyły, nie? Dziwny jestem Valve tutaj. Okej, okay, zawój w sensie, o to mi chodziło. Ten nagrywam dwa odcinki pod rząd, tak jak mówiłem, bo chcę dzisiaj Siriusa ma skończyć. Tak jak mówiłem na streamie, zajmę na trójki, to macie w zapisie live'ów, po prostu taka playlista na kanale, tam możecie sobie zobaczyć. Właśnie ten zapis, no i tam mówiłem, że chcę już tego Siriusa ma skończyć, bo mnie te odcinki godzinne wykończyły i to fest. Dlatego wiecie, jak bardzo w Siriusa ma, o chude, lubię grać, tak mi wykończyły te odcinki niestety. Zaś tu jest wszystko wszędzie. Umieraj. Bardzo dobrze. Są ci granadierzy chyba jeszcze, bo te kulki do mnie lecą. Padł? Nie wiem czy padł, chyba tak. Chyba oni go zabili. Brak amunicji, ale jest amunicja do tego. A ten mocniejszy niż minigun. Nie sądziłem, że to powiem, ale taka jest prawda. To jest mega potężne. Chyba na mocniejszym przeciwniku to zamów trzeba zachować. To nic się nie opłaca. Przeleciały rakiety do mnie. O właśnie, tu jest kolega. Zostawcie mnie. Tyle cię było? Tam jest Knum, jasna cholera, dobra. Trzeba się z nim rozprawić, co? Nie tak, tak. No, i teraz ty. Czas gnoju na ciebie. Nie udało się, halo! Byłem tak blisko, żeby go załatwić wręcz. Czy ja nawet prompt mi wyskoczył, żeby kliknąć, ale dobra, nie, to nie. Cześć, Chaili! Dobranoc, Chaili! No, panie Mental. Ja będę pana wyjaśnić. Zaś trzy klucze? Okej, to się otworzyło po prostu, co? Nie wybucha, okej.
Tam iść na prawo najpierw miałem iść? Czy jak? Weird, tu jest live. O nie. Okej, okay, to ja sobie pozwolę użyć w takim razie live'a. Life'u, life'a. Jedno z dwóch. Pokrę kamikazy, dobra, okej. Okay. Spoko. Kamikaze z drzew. A przeładowanie jest szybkie, piękne. What the fuck? Ale ogromny to był, nie? Ale ten kamikaze był ogromny, co to było? Nie mam pytań, ale był przepotężny ten kamikaze jeden. No ale szybko, szybko go zabiliśmy, nie był jakiś wytrzymały. No i co, to był tylko sekret. A ten most był zamknięty? Teraz jest otwarty? I don't understand, no ale dobra. Pieski dalej na dworze szczekają, niech sobie szczekają. Po to są psy, żeby szczekały. Okej! Okay. A świetnie, dobra, out. W takim razie. I to ostry out. Chodź tu kolego. Nie skończyłem z tobą. Absolutnie z tobą nie skończyłem. Dobra. O to chodziło, dlatego się otworzyło. Rozumiem. A ty? Nie masz problem. Te tyny mnie denerwują. Ile on wytrzymuje, co za koleś? No tak, ze szczebem na daleko tego nie załatwię. Aż tak efektywnie, jakbym chciał. Wszystkie dzwony chyba. Tu jeszcze wie mechanoid sobie idzie. Nie atakuje mnie, bardzo dobrze, że mnie nie atakuje. Nie, on ma tu cały punkt, czy jak? Chyba tak. Miał sens, nie? Dużo sensu w sumie. Weź tam traf teraz, he. Nie takie proste. Po 200 HP mu zadaje obrażenia. Niech on padnie. Dobra, padł. Ops, nie chciałem tym strzelać. Really? The ice looks sturdy enough. I guess we can just walk the boats. Ah, spoken like a true Russian. I try. Shall we? Lead the way. No dobra. I będzie. Now I get it. You won't get over that. Boże, co to było? It's a bridge. Oj, Ivan. Come on, Ivan. I na lodzie, pewnie, dlaczego nie? Będzie ciężkie, jak jest wszystko na lodzie tutaj. Oho. Aaa, come on! To jest śnieg, czemu te się daje ślizgam, dlaczego? Super. Dobry start, nie ma co. No powinien umrzeć. Come on, zdychaj. Dobra, zdechu. Boże, jaka patologia tu się dzieje. Wszyscy się ślizgają. To ich nie faworyzuje ani trochę. Oh well. Spalacz, niedobrze. Boże, ale dziwnie, help! Ała, okej. Okay. Nie mogę od nich uciec, ale gówno pomocy. Ale lipa straszna. Nie. Do wody wpadłem? A w wodzie załazny, więc lepiej nie wpadać do wody. Takie jest moje zdanie. Dajcie mi amunicję. Dziękuję. Ale tu jest ciężko. Boże święty. To ich faworyzuje w sumie, nie mnie. Zdecydowanie mnie nie faworyzuje to. Ten teren. I ta sekcja. Fuck, co teraz? Padli do wody. Aaaa! Czekam! Chyba ty wach mogę już tak załatwić. Załatwicie ich, dacie radę? Panowie i panie, chyba tak. Gryź mnie w pocisk. Fight my bullet!
Z daleka nie traficie, wiecie? Trzeba trochę podejść. Dajcie radę inaczej. A rzeczy biomechy są, a nie widziałem ich. Okej. W ogóle jak się zapadli pod ziemię, co? Widzieliście to? Zapis? Mogę na lewo przejść. O! Mógłbym na lewo przejść. Dzięki, wiem, jak to idzie. Zażyjcie je nam lodu. Gnoju. Ale to było bardzo mądre zagranie z jego strony. Bardzo mądre zagranie z jego strony to było. No i tam, no lipa, już rzeką nie pójdziemy. No i dobrze, bo się ślizgaliśmy jak piełch na talerzu. Czego jeszcze nie wziąłem? Naprawię to w tym momencie. Tu jest full, wszędzie jest full, no to idziemy. Nie ma rady. Trochę elektryczności dostaliśmy. Cześć, biomechu. Jezus! Tak, wiem, że tu jesteś, panie Klirze. A, ta drobnica z tym miniganem jak pięknie po prostu spada. Dobranoc, miło było. Migan dalej jest potężną bronią, nieważne co byście postawili przed nim. Nadal jest potężny. No, traf to, dobrze. Punk's not dead. No i przeszliśmy przez most. Udało nam się. Dobra robota. Panie i panowie, bardzo dobra robota zresztą. Dun, 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 dun. Dalej podpisy jakieś. Lecimy dalej. Albo i nie. A myślałem, że dwóch tak zabiję. Jednak nie. No i co panowie? Aby was załatwić, żeby było śmiesznie, co? Oho, ja widziałem tą smugę. Ja widziałem tą smugę. Dobra, to bierzemy to. Będzie najprościej. Znaczy chyba nawet trzeba wziąć to. O kurwa, serio? Przejść teraz dookoła. Dobra, trudno. Pójdziemy dookoła, trochę się uleczymy przy okazji. On mnie goni. Nie chciałem spaść. Serio, nie chciałem spaść. No ale mi się spadło. No chodź. Sukwo. Dobrze, Iwan, bardzo ładnie. Co to jest takiego? Co za dźwięki są w ogóle? Lecimy z powrotem. Trochę nam się spadło, no co mam powiedzieć. Cóż mam stwierdzić, no? W co on strzelał ten biomechador i co? Dziwna sprawa. Bardzo dziwna sprawa. Ale tu za ścianą ich słyszeliśmy już, także. No i tu będą. A, jest kolega, dobra. Co jest, stary? Miło było, ale się skończyło dla ciebie. I tu jest amunicji i wszystkiego. Strasznie dużo. Hej! Hej, guys! Ło, Knum tam idzie! Bardzo niedobrze. Spalić go! Spalić go! Dobrze, 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 dawaj, 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 dawaj! Jest! Ta palący mi się Knumie. Cześć, spalaczu! Zostałeś spalony, hehe. Tyle? Czy coś jeszcze? Chyba tyle. Chyba tyle. Was było tutaj.
panocki. Zapisujemy sobie jeszcze raz grę, bo nie wiem, czy gra mi się zapisuje, czy nie. Mogę biegać i przeładowywać. Mam tyle umiejek w ogóle. To jest szok. U, tu mogę wejść? Come on. Powinienem móc tu wejść. Tu powinien być sekret też. I nie ma. Albo jest? Nie, nie ma. No to mogę wejść, bez sensu. Dobrze. Tylko strata mojego czasu. No i jestem ciekaw finalnego bossa, który tutaj będzie, bo słyszałem, że jest. To całkiem fajne. Ci gardierzy pieprzeni. Coś się dzieje na tej windzie? Czy to po prostu jest winda i nic więcej? Tam coś jest u góry. Nie wiem. Idziemy dalej. Tak jak mówię, nie będę czekał i siedział po prostu nie wiadomo ile tutaj. No i czy musimy tam iść? Czyli musimy tu jakoś iść. Jak? Znajdź sposób na otwarcie bram magazynu. Pewnie dookoła musimy iść, zakładam. A nie tą windą, tylko dookoła. Tak, pomijam masę sekretów pewnie, ale nie będę szedł do... szukał już, tak jak mówiłem. Bo te mapy są naprawdę za duże, żeby nagrywać odcinki i szukać po prostu tych sekretów dla odcinka. To jest za dużo, serio. Wszystko fajnie, ale fucking hell. Mega dużo roboty. No i tu faktycznie było coś. Tylko amunicję mogę zebrać. Nic więcej. Tu jest The Life kolejny. To nie wierzy nic dobrego niestety. Pan spalacz. Panowie spalacze raczej. Dobra, tyle go było. No i co? Mamy life kolejny. Użyjemy go sobie w sumie. Here we go. A ja będę na przykład broń, to będę mógł użyć gadżetu. Tak. Okej, mam 200 HP, spoko, mi to pasuje. Czyli mogę użyć pod Z-ką, to ja się dowiedziałem. Nice, brawo ja. Brawo ja. Dobra, jak tam wejść do środka? Tędy, okej. To się pewnie w środku będzie. Mhm. Już to widzę. Sure, no ambush, no ambush. Już to widzę. Ja ci nie wierzę, wanie to twoje słowo sam. Przykro mi, ale ci po prostu nie wierzę. Fuck! Odpalaj! No, w końcu. Po prostu się zamknęło. Fajnie. No, żadne zasadzki, nie? Żadne zasadzki. Co ty sam? Absolutnie żadnej zasadzki. Dobra. Teraz duże przyleciały. Gnaje. Szajt. Ja już nie wiem co się dzieje jak strzelam z tych karabinów. O! Co ja wpadłem? Nie wiem, coś... O kurde. Nie, wyjdź mi stąd! Nie, 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 nie! No to nieźle. No to nieźle. Mnie zrobili w rogu. Wytupili to ostro. God damn it. Mogę napić, coś się napić? Mhm. Chyba tak. Chyba mi starczy jeden, mi się wydaje. Trochę ich pozbieram. I zamorduję! I lecą z góry. Się respią, nieładnie. Dobra, widzę się, że... No kurwa, znowu? Ja pierdzielę, no co? Nie mogę po prostu w rogu być, bo mnie poszatkują. Wszyscy. Dobra. Czemu ta sekcja jest taka ciężka? A mam w ogóle ten? Nie, zagięcie czasu może być śmieszne, żeby tutaj użyć, więc użyjemy. Będzie bardzo śmieszne, żeby to użyć tutaj. Bo jest ich sporo, więc użyjmy tutaj zagięcie czasu.
Nic nie widzę, ale okej. Och, yes! Oh, baby! Oh, baby! To jest co? Bo zanim się skończy czas. To było piękne, to mi się bardzo podobało. Dobra, nie mogę pozwolić, żeby mnie wróg zaciągnęli, bo będzie po mnie. Zaś się o coś zablokowałem. Fuck my life! Nie w ogóle pomagają? Chyba tak. Jezus. O! Okej. Można i tak. Kolego. Padniesz sobie? Dobrze, padł. Dzięki, gnarze, doceniam. Są snajperzy na zewnątrz. Nie byłem gotowy na to. Od razu rozwalone, pięknie. Okej. Okay. I było najgorzej. O, cześć, kolego. Ani chwili spokoju, no. Ani chwili spokoju. Hehehehehe. Gdzie on idzie? Idzie tutaj do nas? O, nie. On ma inteligencję w sobie, bardzo niedobrze. Nie powinien. Cześć, stary. Hej, kumplu. Przestań żyć mordę. Nie zmęcz się. No i tyle go było. Nie zmęcz się, przyjacielu, bo to źle wpływa na zdrowie, jeżeli się przemęczasz. Pamiętaj. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Otworzyliśmy to. Możemy kontynuować naszą podróż. Jebut. W razie, że oni jakoś zejdą do mnie. A jak nie, to fuck them. Chyba. Nah, just let the bullets guide you. Works for me so far. Coś tam jest? Są po prostu tarcze. Tarcze po prostu, dobra. Kolejni wrogowie nadchodzą. Przygotować się trzeba. Ale tu mnie nawala. What? Co to było? Oni tu przyszli, okej, okay, no to luz. Czyli się tepają, bo przybiegli w tybie natychmiastowym do mnie. Te skoczy są paskudne, żeby z nimi walczyć. Są mega szybkie. Rzekłbym, że za szybkie. No ale cóż. Cóż zrobić? Nic nie zrobisz. No i są jednak, kurwa. Tak coś przeczuwałem. Muszę uciekać. Muszę uciekać. Muszę ich zabić. Muszę go zabić, dziękuję. Jezus. Ale mam elektryczności. Nie zauważyłem nawet. Ile mi się udało je zebrać. Jak miło. Oni się dobrze przed tym chronią. Skurczybyk, tam chyba jest zamana tarcza, mi się wydaje już. Dobra, to jest jak Railgun w ogóle. Na przykład był Railgun w GTA 5. Był Railgun w Saints, jak pamiętam. To się to jest interesujące i fajne. Spora amunicji. Dron. Zhakowany dron. Jest wyrzutnia kul, no nareszcie. Canonical, ha! O, kanoniczne, tak? Ojej. Gdzie mamy iść w ogóle? Tam, ale tam, jaka połaść terenu w ogóle jest. O! Aż miło patrzeć. Po zakręcie czasu spoko broń, ale ja sobie wezmę serum gniewu. To się nie wezmę, tylko wyekwipuję, bo coś czuję, że to się przyda. Działo SBC, tak jest. Kto mnie atakuje i gdzie?
Aha, nadchodzą, dobra. Chciałem iść, muszę iść chyba tędy i tak, dobra. No to mi się wydaje, że to jest ta arena, na którą ja czekałem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Najpierw karabin, a pojedynczy kamikaze. Mógłbym użyć pistoletu, ale już nie zbliżajmy się aż tak, oni nie są tak ciężcy. Idą zeloci i gnają, no to teraz spalanie. Prawda? Spalanie da radę. To jest kusza. To jest spalanie. No i to jest piękne. Uff. Dobra. Trochę za wolno się palicie, panowie, także... Także wiecie. Trzeba was trochę przyspieszyć. Okej, okay, okej, okay, dobra, w porządku. Nice. Rozpierdol. Rozpierdol. No w ogóle sobie stoi i strzela wywalone w ogóle na wszystko, co się dzieje. Piękne. To nie doleci, prawda? Bo jest wyboisty teren. No, doleciało, ale nie trafiłem. Jezu, niestety. No, możecie skoczyć na mnie? Co za typy, Jezus! Macie? Rakietami? Są jeszcze kule z tyłu, widzę. Co dobrze, te kule użyjemy za chwilę. Na pewno. Okej. Okay. Ja już nie mówię nic, bo się skupiam, no nie? O, trochę ich tu jest. O, nie odpuszcza, kolega. A chciałem ich obu naraz załatwić, ale nie udało mi się, fuck. Dobra, ewakuacja trochę. I minie... O, kurde. To nie, nie miniaczem. Nie miniaczem. Nie ty... A, kulami. O. 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 Chcesz kogo też dostać? Najwidoczniej. Nice. Tu by się przydała Sirius bomba. Tak szczerze. Pretty much the way I imagined it. Cold and snowy? Half brave, half crazy, and 80% alcohol. Sam masz rację, powiem ci. Ja nie mogę. Nie mogę tego argumentować. Tak wygląda Rosja, niestety. A może istety? W sumie nie wiadomo. Jak już do tego podchodzić. To mnie teraz atakuje. Kto w ogóle ma czelność i śmie stawiać mi wyzwanie? Jakieś byki. No dobra. Te byki nie wiedzą, z kim zadzierają, naprawdę. Kurde, trochę ich leci. Nie tylko byków. Nice. Spalacz przyleciał. Tysiąc amunicji do minigada, o ho ho! O ho ho! A, po prostu w byka, myślałem, że jest z drugiej strony. Kurcze. O, to był chyba ten, biomechanoid, także... No, raczej, czy biomechanoid. I po nim! Zabiło go to? Zabiło go to. Myślałem, że on to przeżył. Myślałem, że jest takim bykiem, że to przeżył. No, na szczęście nie był. To był zły strzał. To był już lepszy strzał. Nie wiem, czy kogoś zabiłem, czy nie, mam nadzieję. Balans panu. No i dobra. Skoro tak, się sprawy mają. No to dobrze. No tego nie rozwalę tak. Co za gnoje, nienawidzę ich, naprawdę. Te. Kończy mi się lina. Zdychaj, dobra. Ty też. Co, to jest lód? O Jezu, ślizgam się. Fuck. Dobra, nie jest tu prosto. Przynajmniej dla mnie. Tu nie jest prosto. O, cześć. Jeszcze ty? Jeszcze wy raczej.
Fuck me! To jest wszystko! No w sensie, nie wszystko, ale bardzo zbliżałem, żeby to było wszystko. Jezu, no, a nie widzę was, bo was muszę wybuchowym rozwalać. Albo tyłu. Padł? Padł, dobra. Ale dostaję w ciry, dobra, life, life, life. I to nie jeden. Dobra, uleczyliśmy się. Fuck me, ile tu jest rzeczy. Ile tu jest przeciwników. Czemu wchodzę prosto w środek tego, jestem kretynem. Life'y, pomóżcie! No trochę tego użyłem, zostały mi 3. To dobrze. Tych zalotów nie rozwalę! Kurwa! No tego źle podszedłem, absolutnie mi się wydaje. Biomechanoid mnie rozwalił. Ale ciężko tu jest, fuck me. Jak ja to przejdę? Jak ja to przejdę? No trzeba jakoś spróbować. Zachowam sobie to spalanie. Tyle ile go mam, to sobie zachowam. Bo to się mega przyda. Minigana zużyję. Mam go sporo. I amunicja i tak mi do niego leci, także nie jest problem. Staram się im w głowy strzelać. O, ten byk nie pomaga tutaj niestety teraz. Chodziło mi o spalacza. Oczywiście. Dobra, chwila spokoju. I teraz tak. Tych gnoi. I tych czerwonych gnoi. Z rakietnicy. Z kulicy, kurwa, nie wiem, myli mi się. Zabierzesz go. Dziękuję. Super, świetnie, zajebiście po prostu. W sumie serum gniewu, no. To jest dobry pomysł, ale to już za późno. To już za późno. To już za późno, spalacz mnie zabił. To już za późno, ale to jest dobry pomysł. Po tych bykach użyjemy serum gniewu, to jest dobry pomysł akurat. W sumie to też nie jest zły pomysł. Ta kusza. Już tak nie będę raczej używał. Za chwilę sobie zużyję ją. Gdybyście pomogli, byłoby super. Sam się trochę ich kosić jeszcze dodatkowo, ale jest ciężko. O, nie, to było bliskie. To też. To też. Wszystko tu jest bliskie, jak cholera. Zdechnij, byku, nikt cię nie chce tutaj. Dobra, co teraz? Jezu, wejdź tu sam, Jezu, nie, zablokował się. Tu jest kolega, dobra, dobra, nas. Padł, nie padł, co on przeżył kulę? Nie wierzę w to. Nie dowierzam, absolutnie. Że ta zaślubiona Arymanowi będzie tragiczna. O, zajebisty zapis, dzięki stary. Tu będzie zapis, okej, okay. Tu jest dobry zapis. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, no i teraz to spalanie sobie użyjemy. Na tych gnoi przede wszystkim. Oni tak się chronią z tego. Co jest to porąbani? Na nic nie siedziała kompletnie. Tylko kule. Kuli już nie obronią. Dobra, nie jest źle. Jakoś działamy. Dobra, za siebie na Armanowi teraz przyleciały. Dobrze, dostała kulą i umarła. Super. Grenadierzy mnie jeszcze dojechali pewnie wcześniej. Okej, jeszcze jedna za siebie na Emanowi. Gdzie ona jest? Dobrze, udało się. No to tak, no to serum gniewu. No to serum gniewu, co? No to serum gniewu, skurwysyny! Co możecie mnie gonić? Ja idę poszatkować całą resztę! Pięknie! Serious Rage! Chyba teraz trzeba uciekać. Mogę strzelać i biegać, zapomniałem o tym. Kule teraz, bo mnie gonią ci goście z tymi pałkami. I to nie mało ich.
Dobra, oni padli. Bardzo ładnie to spacowujemy teraz. F6 tu poleci. Jestem w takiej sytuacji, że mogę sobie użyć na spokojnie strzelby już. To było wyzwanie. To było niezłe wyzwanie, naprawdę. Jeszcze nie koniec oczywiście, ale raczej już nie umrzemy. Chyba, że nie wiadomo co przyjdzie tutaj do nas zaraz. Bo mogę się jeszcze zdziwić. I idą knumy, okej. Tu idzie kolejny zapis. To był dobry zapis. Mimo wszystko. Dobrze. Okej. Knum to zanim przyjdzie to trochę minie. Te skoczki trzeba załatwić, mnie denerwują. Granadierzy. Przyszła drobnica. Sorry, Natasza. Tym, że jesteś nieśmiertelna absolutnie na moje strzały. Bardzo mnie to cieszy. No, z nożem na Knuma, pewnie. I dobra, nas panu. Miło było. Fajnie się gadało. O, trochę ich tutaj idzie, dobra. Dwie kule nie starczą. O, w mordę. Cztery nie starczą. Cztery dopiero starczą. O mój Boże. Co za byki. Zdychać, no. Dobra. Zdechnij, dziękuję. Okej. Pojeby, absolutne pojeby. Zapis leci. Trzeba się przedostać, no trzeba się przedostać, no co mam powiedzieć. To może nawet wyjść nie możemy dalej. O, coś się otworzyło. Tak, słyszę cię. W ogóle sam powiedział, no, pewnie się spociłem. Masakra. A, ten wyleciały z niego, dobra. Pozbieramy sobie amunicję, skoro tutaj mamy możliwość taką. To była walka, jakiej jeszcze nie było w tej grze. Naprawdę niesamowita była to walka. Jestem ciekaw, kto będzie bossem, albo co będzie bossem. To będzie bossem? Nie wiem. Zobaczymy, raczej nie. To byłoby śmiesznie na pewno. Zamknij łeb. Wiem, że nie mogę ci nic zrobić, no ale... Jak się zdenerwuję, to zobaczysz. Co bym sobie chciał teraz użyć? Użyję sobie life'u jednego. Ja wolę mieć więcej HP. I dron awaryjny. Niechaj będzie. Drona powinienem w sumie użyć tutaj, no ale kto by o tym pomyślał wtedy? No nie, wtedy nie ja. Oho, już tutaj są rozwalane budynki. A jak to idy małe? Hello. Bo jak jesteście cute. Tu do mnie łoi, nie widziałem go nawet. Małe arachnoidy, ojej. So cute. No i coś do niego doleci w końcu. O nie, no zelota znowu. Nienawidzę ich naprawdę. Mogę na niego wsiąść? O, to jest interesujące. No nie, zabiliście mi go. O, hell yes. O nie, zabili mi go. Słuchaj, nie miałem broni w ogóle przez chwilę, ale to było dziwne. Czemu go zabili tak szybko? Come on, guys. Chciałem go poujeżdżać trochę. Dobra. Coś się otworzyło po raz kolejny. Po prostu przejście dalej, tak. Dobrze. Kascenka. Co teraz? Boże, ile martwych ludzi. I know them. This is Pavlov's squad. Ktoś tam żyje jeszcze. No ta animacja biegu nie była zbyt fajna, no ale okej. Who did this? Something's wrong. I don't like this.
Oj, oj, o! Całe budynki się walą. Fuck me. Jest i Brand. Brand, you should be glad to see me, Stone. The universe has given you a second chance. Surrender, and your friend lives. Let him go. Don't you see what's happening, Stone? Don't you see how pointless this whole heroic struggle of yours is? You kill one villain, another takes his place. You win battle after battle, and yet you're still losing the war. And friends keep dying. Prawda. Make the pragmatic choice, Stone. Stop resisting. Play your part. Don't listen to him. Better be dead than surrender to this goddamn padla. Wrong answer. No cóż. Kurde. Ale lipa. Jego ludźmi na tamie. Niestety no. Nie zapłacił. So did I, but I guess that was wishful thinking. You guys okay? We're fine. Not sure we can climb over that mess though. Is there another way to the dam? Yes. You'll have to make a little. Alright. Panie Brand. Jak mogłeś, co? I'll make my way alone this time. Yeah. O, zostaliśmy sami, niestety. No ale damy sobie radę. Kurde. Chciałem broń zmienić, nie zdążyłem. Hu hu hu, na raz. Zamknij łeb. Będzie się tutaj dalej na mnie. Nie zdążyłem go zabić. Miga nie zdążył kogoś zabić? No, no nie zdążył. To przeleciała przeze mnie. Przeleciała mnie. What the fuck? Ja sobie może nie życzę. Moje serce, ja przy Hellfire. Ja sobie nie życzę, żeby jakaś laska mnie przelatywała, nawet magiczna. Seks może i byłby magiczny, ale podziękuję. O! Ale się uchroniłem. Nie chroniąc się przypadkowo kompletnie. Biegam z tym z popielaczem, spalaczem. Pięknie. Gdzie jest ta sukwa? Gdzie ona jest? Dwie są? Okej. Okay. Ta jest ta jedna, to jest ta druga, tak? Dobra. Nie zabijem jednej? Myślałem, że zabijem już jedną. Jednak byłem w błędzie. Padła, dobra. Ten jest popielacz, dobra broń. Oj panowie, to była infrastruktura was pokonała. Ojeju. Ja tu spadę, nie mogę tu wejść z powrotem. Przez ten samochód pewnie wejdę. Nie, bo po co? To jest zdrowie, zdrowia mam full akurat, to się nie przejmuję. Boże, wlazłem tu nie mogę wejść. No come on! Mogę tu wyjść gdzieś? Dziękuję, w końcu. Przynajmniej pancerz zbiorę. Który jest tutaj. Ciężko na tym poziomie, nie powiem. W końcu jest ostatnim poziomem. Mam taką nadzieję, że jest ostatni, a nie, że mówię taki, to jednak nie będzie ostatni poziom. Zobaczymy, zresztą. Zresztą zobaczymy, F6 sobie walniemy. Bo widzę, że jest sporo knubów, które nadchodzą do nas. Tu już koledze się umarło. Tu kolega też powinien paść zaraz. Powiedzę, że potrzebuję jednak podwójnych. Byście sobie szybko padli. Pięknie. Wybuch zabił tego gnaja. Fajnie to wyglądało. Dobra, czy ja zostawiłem tam elektryczność? Ja miałem full elektryczność i tutaj tylko nie zebrałem. Nie, nie. Tu jest jakaś, dobra, to zbierzemy sobie. A to jest przeciwnika, no to będzie mało. No, 15 tylko. Trudno się mówi. Żyje się daje, to jest jakaś elektryczność, to pewnie z przeciwników jest.
Spotka się z jego ludźmi na Tamie. Dobrze, spotkam się na Tamie. To jest wieża? Ta oktaniańska? Jeżeli tak, no to trochę słabo. Igor, can you hear me? Jest wieża. Guys? Damn, looks like they turned the radio off. Cześć, wieżo. Wcześniej miałem czołg i ja ją rozwaliłem bardzo łatwo. Teraz ja mam czołgu. Teraz ja dostanę w pierdol. Tak mi się wydaje. Tu jest lód jeszcze. Bardzo niedobrze, że tu jest lód. Bo się wszyscy ślizgamy teraz. Ale śmiesznie w sumie. W ogóle dostaję? Nie, nie dostaję. Ja dostaję od tych byków. Jak głupi. Czemu mogłem wcześniej czołgiem ją załatwić, a teraz nie mogę ten... załatwić ją tym, kulami. Bez sensu w sumie trochę, bym powiedział. No ale cóż mam powiedzieć? Tak, gdzie tu jeszcze te zielone gnoje są? Tam idzie jeden. Dobra, rozwalenie obydwoje. Boże, jak dostałem od tej wieży. Help! Ma tarczy w ogóle. Suko, umrzesz, obiecuję ci to. A coś tam jej damage'uje w ogóle te jej... O właśnie, minigany. Ale dostałem, life, help. Opuściłem drona, no niech będzie. Chciałem life, ale puściłem drona. There we go, dobra. Czuję się bezpiecznie teraz. A ty co? Gnojuwo. Bo nic nie zrobię tym, niestety. Byki mnie dalej, go nie przydałoby się nimi zainteresować, tak szczerze. Ten byk dostanie. W końcu, dziękuję. To co, wieżo? Dawaj. Au, dobra, okej, okay, fail. Jak powiedziała, tak zrobiła. Kolejny life. No, coś się może nawalać? Otwierdzaj swoje serduszko, tak? To muszę iść chyba do niej. Inaczej jej nie pokonam. Będzie mi cały czas respić się przeciwników. Cześć, wieżo. O, byki przeleciały. Cześć, byczki. Au. Au! A trochę was tu leci jednak. Nie zauważyłem tego przed chwilą. Au! O nie, tu jest jeszcze spalacz. Tu są wszyscy! Au! Life! Thanks, bro! Dobra, spalanie tu się przyda, mi się wydaje. Dobra. Ta zaślubiona pieprzona Arymanowi. Tam też trzeba załatwić. Przydałoby się zresztą. A tobie przydałoby się otworzyć to serduszko w końcu. Bo ludzie tu umierają. Na przykład... O, otworzyła, dobra. Nie mogę jej załatwić kulą? Mogę, no. Tylko jej trafiłem przed chwilą. No, w końcu padła. Oho. Są ci grenadierzy gdzieś. Tam jest. Kolego, dasz się zabić? Dziękuję. A ty, dasz się zabić? No, bardzo ładnie. Gdzie jest ten grenadier? Czy grenadierzy, już nie wiem. Gdzie oni są? Tam gdzieś. Tu jest jeden, okej. Tyle? Tyle. Udało się. Jezus Maria, nieźle. Trochę trzeba było się napocić, nie powiem. Jestem mile zaskoczony, że musiałem się trochę napocić. Minigun, rękę i lecimy. F6, bo czemu nie? A teraz jaśniej jest na dworze. Oho! Jest Itama. Są knumy.
No on umrze od tego Knuma. Knumowi nic nie zrobi. O kurde! I generał Brand. Fuck. Co teraz? Ja jestem w wodzie. Zrobię co mogę, stary, okej? Okay? Zabił go? Chyba tak. Jest przerąbany ten koleś. O, no. O! Że on przeżył jeszcze. No i co? Na pewno. No to chyba ostatni boss, co? Hell yes! Mam full amunicji! Dobra, let's go, kolego! Co ci najwięcej za te obrażeń? Może być minigun! Skoro tak bardzo chcesz? Skoro nalegasz? Jak najbardziej może być minigun! Co, uciekasz już? Gnojku mały, au, dostaję samochodami i innymi rzeczami, spoko. A ty dostaniesz podwójnym spalaniem! Coś za prosty jesteś na bossa, powiem ci, stary. Jesteś mega prosty. Tym spalaniem cię załatwię. Wow! Co to w ogóle jest? Generał Brand, ostatni człowiek, o my gry. O, i umarłem. Ale nie umrę. Ostatni człowiek, ja jestem ostatnim człowiekiem, przypominam ci. Kolego, o w mordę, okej. Okay. F6 sobie tutaj dam. W bardzo dobrym miejscu dałem to F6. Bardzo dobrym miejscu dałem to F6. I co, walka od początku? Czy od tego zapisu, który miałem przed chwilą? Proszę, oby nie. Oby nie, bo będę umierał w kółko. Tak, będę... Dobra, nie umarłem. To jest jakiś plus. Zbieram elektryczność. Nice, jest ta war, jest dobrze. F6 tutaj walniemy sobie. O, zbieramy trochę pancerza. Gdzie on jest? Tutaj. Ostatni człowiek, tak? Zobaczymy, kto tutaj jest ostatnim człowiekiem faktycznie. Boże, muszę go unikać. Jakoś umiejętniej. Dobra, tu się przyda... Nie mogę, mogę tylko to! O kurde! Użyłem tego tak! Co to jest?! Jakieś węże! Tu użyłem tego na damę, bo tu jeszcze na arenie nie ma. O my gry, jak to w ogóle wygląda wszystko! Co jest?! Super, wszystko się spaliło i ja się spaliłem przy okazji. Life nie mogę użyć. O, świetnie! Jestem trochę w dupie. Tak tylko bym chciał zauważyć. Nie wiem, to nic nie da. Fuck me, jak ja mam to zrobić? Jak ja mam tę walkę zrobić ostatnią? Da się w ogóle? Powinno się dać. Dobra, to masz w tym takim razie. Niech to cię potrzaska trochę. Mnie tak szarżował na mnie cały czas? Ale to jest głupie! Ale to jest głupie! Ruszę się sam, dobra. Ja muszę uciekać od niego cały czas. Bo teraz pali w ogóle całą arenę, co za koleś. W ogóle zajebista walka to jest, zajebisty boss to jest. Dalej nie jest prosty, absolutnie. Albo ja mam takie problemy z nim tylko. Zaczął się śmiać. Jest tam teraz. Atakujemy go. Ile wlezie? Ile da radę? Super, świetnie. No po prostu super. Wszystko się pali. To mu mało obrażeń zadaje. To mu zadaje dużo obrażeń. Wszystko się pali. Weź te węże. Typie, weź te węże.
Zapomniałeś, że ja mam duży arsenał broni, kolego, wiesz? I przy okazji nazywam się Sirius Sam Stone, chuju! Nie w, ten, nie w tej kolejności, ale wiesz, o co mi chodzi. Gdzie on jest? O, jest na mnie! Okej. Okay. Niekoniecznie o to mi chodziło, mogę w ogóle tak zrobić. Zapomniałem. A, fuck! Nie! Nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Don't die! Don't die! Gdzie mam tu zdrowie? Tu mam zdrowie, dobra. Don't die! To jest bardzo ważne. Don't fucking die! Chodź tu! Don't die! Come on! Zabij go! Jest! Dostał! Koniec! Dostałem osiągnięcie! That's funny. I spent a lot of time thinking about what turned you into a traitor. Was it fear? Delusion? Greed? You know what I realized, Howard? You're a fucking idiot. Oh! Nice. That felt really good. Sam z przyszłości? Czy co tym razem? No, sam z przyszłości. Who are you? I'm you from the future. It's complicated, just roll with it. It's not the weirdest thing that's happened this week. All right, listen up. I know it's really cool that you killed Bran, but this timeline does not end well. Believe me, I've seen every variation. I shot Napoleon, like you said, but the future is still the same. Yeah, I figured as much. Honestly, I just wanted someone to shoot that little twerp. Anyway, Sam, Olga, I've got a mission for you. Now, back in 1352 BC, the Pharaoh Akhenaten has just discovered a buried Syrian ship. To ja już nie rozumiem, o co tu chodzi. A czy to jest koniec? Chyba tak. Chyba tak. Panie i panowie, to jest koniec! Boże. Ślina mi źle wyleciała. See you Sam Sabia Mayhem ukończone. Pięknie. 5 odcinków na kanale wyleciało. Bardzo się cieszę. Kończymy to akurat jak się weekend kończy, także macie co oglądać na weekend. A ja mam grę za sobą, panie i panowie. Bardzo był fajny ostatni boss. Jak zacząłem go ogarniać, to już był w miarę do ogarnięcia, ale był ciężki. Był ciężki, ale był do ogarnięcia i był bardzo, bardzo fajny. Bardzo mi się podobała ogólnie cała gra. I uważam, że to jest naprawdę krok do przodu, krok wyżej, jeśli chodzi o Siriusama 4, Siriusam 4, widzicie teraz, że seria, produkcja gry, kod, fabuła, wszystko, programowanie silnika, Crow Team, Timelock Studio, Devolver Digital, wszyscy. Super to była seria, super to była gra, super to było DLC, 5 poziomów napakowanych contentem, strasznie bardzo. I to była alternatywna, że to nie była tamta linia czasowa, tylko jakaś kompletnie inna. Dziwna sprawa, bardzo. I teraz pytanie, czy to jest kanoniczne, czy nie? To jest dobre pytanie. Czy to jest kanoniczne, czy nie? Właśnie nie dowiemy, tak mi się wydaje. W ogóle kartka migała dalej. Co? Okej, nie wiem, czy po napisach jest. Patrzmy. Nie, nie ma nic po napisach. A co może w opcjach teraz? Opcje gry. Armata Kary. No właśnie, co to jest? Pozdrowienia z Rosji. Co to jest właśnie to? Armata Kary. Nie wiem, zacznijmy nową grę i zobaczmy. Zobaczmy. O co chodzi z tą armatą Kary? Jestem mega ciekaw. O co chodzi z tą armatą Kary? Pozdrowienia z Rosji. Gorąca krew. Pokonając tego bossa w trybie tajnego raczenia, to pytam się serio, bez czytywania zapisów gry w trakcie walk. Okej. Pozdrowienia z Rosji. Armata Kary. Nie wiem, co to jest Armata Kary, ale... ogarniemy sobie to na Steamie, mi się wydaje. Armata Kary. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, o co z tym chodzi. Na Steamie. Który będzie Sirius Sam Sabia Mayhem w przyszłości. Panie i panowie, to jest gra, którą przeszliśmy. To jest Sirius Sam Sabia Mayhem. To jest to, co Crow Team potrafi zrobić z aktualnym silnikiem Siriusami. Jest to niesamowite. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za oglądanie całej serii. Zapraszam was na kolejne odcinki na tym kanale ogólnie z dużych serii, nie tylko Sirius Sama. Kończymy drugie starcie, zaczynamy z Sirius Samem 2.
na kanale i to będzie oficjalny koniec Serious'a, dopóki nie będzie nowej gry. Także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć, zapraszam was na kolejne odcinki na tym kanale i na kolejne serie na tym kanale. Trzymajcie się, pa pa!